Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Vitalbon, zawierającego korzeń tarczycy bajkalskiej. Witam Państwa po raz kolejny. Dziś następny odcinek cyklu o koronawirusie. Chciałbym się odnieść dzisiaj do dwóch surowców zielarskich, które są dość popularne i dostępne sprzedaży, mianowicie do tarczycy bajkalskiej oraz do aloesu. Pierwsza z tych roślin, czyli tarczyca bajkalska, Scutellaria bajkalensis po łacinie, to jest surowiec zielarski, który najczęściej, największej opracowań ma w tradycyjnej medycynie chińskiej, bo tam jest od kilku tysięcy lat stosowany. Ale znalazł też akceptację europejskiej medycyny, dlatego że wykazuje znakomite własności prozdrowotne. Między innymi, jak ktoś chce sięgnąć do szerszego opracowania, jest takie opracowanie w internecie dostępne, taka monografia pani profesor Lamer-Zarawskiej, i on tam jest szeroko opisana tarczyca bajkalska. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę Państwu na dwie, no może trzy rzeczy istotne w przypadku właśnie koronawirusa. Otóż tarczyca bajkalska, konkretnie korzeń tej rośliny, wykazuje działanie przeciwwirusowe i udowodniono to w kierunku takich wirusów jak wirus grypy, wirus Epsteina-Barra, wirusy onkogenne, wirus HIV. I tutaj macie Państwo w tej tabelce dokładnie pokazane mechanizmy działania. Tą tabelę zaczerpnąłem z jednej z znanych publikacji dotyczących ziołolecznictwa. Ale to nie wszystko. Tarczyca bajkalska również wykazuje działanie adaptogenne, gdyż jest surowcem antyoksydacyjnym i immunostymulującym. Ona stymuluje głównie odpowiedź nieswoistą, czyli tą, która odpowiada za tą pierwszą linię obrony. Tarczyca bajkalska zawiera w swoim składzie różne związki chemiczne. Wogonina i bajkalina, zwłaszcza ta ostatnia, uważana jest za bardzo istotną i najważniejszą dla działalności terapeutycznej. Ja mam do tarczycy bajkalskiej taki troszkę osobisty stosunek, dlatego że używam jej u swoich pacjentów od bardzo dawna i też sam od stosunkowo niedawna, bo od 3 lat, stosuję preparaty tarczycą bajkalską. Nie sama tarczyca tam się znajduje, tam są również ekstrakty jagodowe, zielona herbata, imbir, cynamon. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem u swoich pacjentów, iż stosując tarczycę bajkalską, oni mają więcej energii, są zwyczajnie silniejsi, zwłaszcza dotyczy osób starszych, ale nie tylko. Osoby nawet takie, które mają doświadczenie w pracy, tam w ćwiczeniach na siłowni, muszą więcej wysiłku włożyć. Po prostu szybciej się odpoczywa. Więc to jest bardzo dobry surowiec adaptogenny, który możemy wykorzystać w tym, z tej dość trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Druga roślina to aloes. Aloes to każdy widział, każdy wie, jak wygląda. Dzieli się jakby na dwie części. Pierwsza część, pierwszy surowiec, który wykorzystujemy z aloesu, to jest alona, czyli mleczko aloesowe. Alona używana jest przede wszystkim w przypadku zaparć, dlatego że działa przeczyszczająco, ale to jest inna jakby kwestia. Jest nieco kontrowersyjna w związku z substancjami zawartymi z grupy antrachinonów. Nie będziemy się tym zajmować. Nas interesuje przede wszystkim, jeżeli chodzi o immunostymulację, działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, miąższ aloesu. To jest to, co się zauważa, gdy się przetnie liść aloesu. Widać wtedy taką galaretkę. I ta galaretka, ten miąższ aloesu jest terapeutyczny, bo właśnie wykazuje działanie przeciwzapalne, wykazuje działanie wirusobójcze, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze. On jest wykorzystywany zarówno w terapii infekcji, ale także jako substancja przyspieszająca gojenie, czy to skóry, czy też błony śluzowej. Dlatego jest używany w przypadku tenże właśnie aloes w przypadku stanów zapalnych jelita, cienkiego i grubego, ale także w przypadku wrzodu żołądka. W przypadku jelita, dlatego że działa przeciwzapalnie, ale nie tylko. Działa też również on stymulująco na powstawanie, na produkcję bakterii probiotycznych, czyli jest on prebiotykiem. O prebiotykach mówiliśmy poprzednio, więc nie będę się rozwodził na ten temat, ale aloes, jego mechanizm działania
sugerujący odporność właśnie być może z tego wynika. Reasumując, to są powszechne, dobrze opisane surowce zielarskie. Można je dość powszechnie dostać w sklepach zielarskich, w niektórych aptekach, czy też w internecie, bo to w tej chwili się przeniosła do internetu cała większość obrotu handlowego. Można je stosować i w dobie koronawirusa, ale też innych infekcji, które nas będą spotykać, spotykać, można je razem stosować. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Vitalbon, zawierającego korzeń tarczycy bajkalskiej.